zamysł, proszę. Ja chciałbym zadać no, takie już tradycyjne pytanie przy każdym budżecie. Chodzi mi o budowę sali gimnastycznej przy tej naszej szkole. Wystosowałem pismo do pana burmistrza, do pana przewodniczącego. No i jeszcze raz tutaj moja gorąca prośba do radnych z obu stron, do tych, którzy mają przewagę i do tych, którzy są w mniejszości, no żebyście pomyśleli w końcu o tych dzieciach. Nie myślmy o drugiej plaży, o innych rzeczach, tylko jest to jedyna szkoła w gminie, która nie ma sali gimnastycznej. Moje dzieci, obie córki w tej chwili uczą się w Malborku, jedna w gimnazjum, druga w liceum. No i mówią mi, tato, my teraz dopiero widzimy, co to jest WF, jak my jesteśmy do tyłu, ile, no bo nie idzie tego zrobić. Jeszcze w okresie letnim, no to jako tako, na boisku można. Teraz przychodzi zima, zostaje tylko korytarze. Ponadto chciałem przypomnieć, że wisi nad nami jak topór ta decyzja o tej strefie ochronnej lotniska. No będą utrudnienia. Albo nie będzie można budować, albo będzie można drogo budować, użycie nowych materiałów. Gmina Kałdowo buduje, oni się śpieszą. Więc tutaj prośba, żeby chociaż zarezerwować jakieś fundusze na projekt. Po rozpoczętej budowie, nawet jak wejdzie ta ustawa, uchwała, to raczej nam nie zatrzymają. Szkoła jest przygotowana, jest gruntowny remont zrobiony szkoły, jest ogrzewanie, dwa piece, wszystko jest przygotowane. Brakuje decyzji radnych, przecież to nie są koszty tak duże. Przy obecnym stanie technologii można to bardzo z gotowych elementów bardzo szybko odbudować. No nie chcemy cudów, nie chcemy kina, nie chcemy basenu, chcemy tylko skromnej sali gimnastycznej. I naprawdę bardzo proszę, żeby poważnie potraktować, bo to już tak z kadencji na kadencję, z roku na rok się odkłada. Mówi nam się, że jest kolejka inwestycyjna. Dobrze, no trzeba wybudować to, dużo w szumie się robi, ale w końcu pomyślcie o nas i jakoś nas w ten budżet tam wciśnijcie, no, że tak powiem. Tutaj sołtys z Gościszewa, a ja jestem z Gościszewa, mówił o budowie sali gimnastycznej. Mam tu przed sobą duplikat wniosku, który złożyłem w biurze podawczym 30 września tego roku, dotyczący pierwszej sprawy, o której mówił nasz sołtys, mianowicie budowy sali gimnastycznej przy szkole w Gościszewie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.